A tutaj chciałem odpowiedzieć na pytanie, które zadał Kubuś Jasiek. Kubuś Jasiek mnie zapytał, żeby sobie drugą nogę chciał postawić, żeby mu się lepiej żyło. No i w tej chwili mówi, że już pracuje 12 lat w dużych koparkach i szuka własnej drogi. Własnej drogi na nową, na drugiej nodze. No i myśli, żeby sobie kupić używkę tak za 75 tysięcy, jakieś Iveco Eurocargo w późniejszym terminie. Praca raczej dodatkowa i żeby wziąć na to kredytu z 5 dyszek. No i Centrum Śląska. I działalność nierejestrowana. Jasiek, no, oszczędności, ja nie widzę za bardzo miejsca, żebyś stracił. No, weźmiesz 50 tysięcy złotych kredytu, tak? No to nawet jeżeli go weźmiesz jako zwykły kredyt konsumpcyjny, no to ten kredyt, rata ile będzie kosztowała? 1000 zł. No a kupisz za te pieniądze koparkę, ewentualnie samochód, tak? Do wożenia tej koparki, no bo musisz mieć ten pakiet, no bo ta koparka sama nie dojedzie na tą budowę, więc to jest takie must have, więc będziesz to robił, jeszcze mówisz Śląsk, więc jakaś duża aglomeracja, no jest tam, wiesz, dużo potencjalnych domów budujących się, ludzi, którzy podłączają sobie różne rzeczy, coś modernizują, więc jakąś tam robotę będziesz miał. Jeżeli nie nastawiasz się, wiesz, na jakieś grube pieniądze już na wejściu, no to na pewno tak, nie masz co miesiąc obciążenia samych odsetek leasingu, tak jak ja na przykład za Caterpillara płacę 1000 zł odsetek miesięcznie. Psu w dupę, tak naprawdę, gdzie jak brałem, wiesz, leasing, to była śpiewka w ogóle o innych pieniądzach, a potem mnie, wiadomo, leasing stawia w takiej sytuacji, że masz płacić i tyle, i wal się, i nie chcesz płacić, to oddaj maszynę. I jeszcze cię podliczymy dodatkowo. Więc wiesz, ja nie widzę tutaj dużego ryzyka, tylko pytanie, wiesz, jak sobie pogodzisz to ze swoją robotą, no bo wiesz, robota na dużej maszynie to jest fajna robota, bo tak naprawdę w miejscu stoisz, nie trzepie cię, nie trzęsie, nie wjeżdżasz w jakieś dziury, nie szarpiesz się, wiesz, z jakimiś głupimi pomysłami ludzi, tylko jesteś na dużej budowie, robisz swoje i tyle, zamykasz maszynę, wracasz do domu. Tutaj będzie trochę inaczej, no ale raz, że jak kupisz dobrą koparkę używaną, no to też na niej nie stracisz, to można powiedzieć, że to dobra lokata pieniędzy, bo na pewno te pieniądze nie stracą tak na wartości, jak te, które będziesz trzymał w skarpecie, jako wiesz, inflacja, bo to wtedy inflacja ci zeżre tą kasę chyba bardziej niż strata ewentualna na maszynie. No i Iveco pewnie możesz i coś stracić, chociaż wiesz, no zależy jaki to będzie Iveco, bo jak kupisz taki model popularny, rzadko dostępny, no to no, też na pewno znajdzie się jakiś amator i ktoś to od ciebie weźmie, gdybyś chciał się jednak z tego wycofać. Słuchaj, uważam, że wchodząc w temat, mając pracę gdzieś, no stracić nie stracisz. Tylko mówię, jak to pogodzisz ze swoją robotą, no bo wiesz, jeżeli u kogoś robisz, no to musisz iść na jakąś godzinę, szef wzywa, robota jest, no nie powiesz, że jedziesz dzisiaj sobie wykopać dziurę u Zdzicha na 2 godziny, bo on ci, wiesz, chce dać tam 500 zł, nie? No bo szef się wnerwi i znajdzie sobie kogoś innego na twoje miejsce. Także no nie, to musisz jakoś pomyśleć. Możesz spróbować, wiesz, zrobić sobie tak, że w którymś tam momencie, nie wiem, albo jeżeli ta praca, którą w tej chwili masz, kończy się, albo są jakieś takie motywy, że ona się może skończyć, no to po prostu weź, nie wiem, urlop, idź na jakiś urlop bezpłatny, cokolwiek, kup sobie tą koparkę, wiadomo, wcześniej, potem daj jakieś ogłoszenia, wiesz, zobacz, żeby cię ludzie zobaczyli. Kwiecień, marzec, jak nie będzie zimno, ale kwiecień to już będzie ten dobry na pewno czas, żeby zacząć tą robotę, bo ta robota na pewno w kwietniu się zacznie. Jak ma się zacząć, to będzie w kwietniu, więc wtedy ci to wszystko pokażę, wiesz, zobaczysz ile na tym zarobisz, ile się namęczysz, ile najeździsz do tych klientów
I tyle, określ sobie, wiesz, teren, na którym chcesz pracować. Najlepiej, żeby to były, mówię, no, duże miejscowości, bo jeżeli to będą małe miejscowości, to no to wiesz, i będą tam inne już jakieś mini koparki, no to wiesz, będziecie się gryźli, no w cudzysłowie, o klienta i szarpali o cenę o 10 zł na godzinę, wiesz, i klient będzie sobie wybierał tego, co jest tańsze. To jego nie będzie interesowało, że ty umiesz kopać, że jesteś dobry operator, tylko on będzie szukał tańszego, więc... Tam, gdzie jest duży obszar, no tak jak ja, Warszawa tutaj i okoliczne miejscowości, no to wiesz, to jest obszar duży. Tu firm jest w tym momencie od groma mających koparki. Nawet wiem, że spod Garwolina przyjeżdżają do Warszawy, wiesz, kopać na usłudze. Nie wiem, jak im to wychodzi. Chcą, to jeżdżą, nie? Natomiast rynek się zagęścił, tak? Więc to musisz mieć na uwadze. No i jeszcze ci powiem o zakupie koparki używanej, ale to zrobimy na drugi odcinek, więc mam nadzieję, że tobie na to pytanie twoje odpowiedziałem i jakoś ci to pomoże w decyzji podjęciu w miarę rozsądnej, tak? No mówię, nie nastawiaj się na coś grubego, ale myślę, że nie będzie tragedii, wiesz, no wiadomo, będziesz miał troszeczkę inną opcję, no, będąc u siebie albo pracując dodatkowo, zawsze jakieś tam dodatkowe pieniądze zrobisz, nie wiem, w sobotę możesz pracować, nie wiem, jakie masz tam warunki w tej pracy, czy codziennie jest ta robota, zawsze jakoś tam można się umówić, więc nawet dorób sobie 4 soboty w miesiącu, niech ci będą, wpadną takie robótki, wiesz, po tysiaczku za dzień, no to już ci wyskoczy fajna kasa. Zrób takich, wiesz, 3-4 miesiące, po tysiaczku 4 tysiące na miesiąc, 3 miesiące 12 tysięcy. Więc jakieś tam pieniądze da się zrobić. Więc działaj, no. Do odważnych świat należy, wiesz. Jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz, no. Ja dużo rzeczy robić próbowałem. Na jednych mi coś wychodziło, na drugich nie, wiesz. To tak to działa, no. Ktoś ten ZUS musi płacić, nie? No, wiadomo, piszesz tu, że tam nierejestrowana działalność. A czy wiesz co, ja ci powiem tak, nie wiem, czy to przejdzie, wiesz, a czy, wiadomo, przejdzie. Pójdziesz, wykopiesz, nie? Tylko, że na przykład ja, jak mam, powiem ci, te roboty, to u mnie większość robót, 95% to są firmy i idzie firmy, czyli jacyś goście, którzy mają też działalność i robią jakieś tam swoje rzeczy i potrzebują doraźnie, czy po prostu do danej roboty koparkę i każdy chce kwit, nie? Fakturę każdy chce sypać, VAT doliczam do tych robót i to wiesz co, bez faktury to nie przejdzie, wiesz co, bo on się zapyta ciebie, że faktura, często od razu z góry mówią, że fakturę będą chcieli, tak jakby wiesz, spodziewali się gościa, który faktury nie wystawia, no nie? No to u mnie faktura leci non-stop praktycznie, nie? To tak się odbywa, więc na to musisz mieć uwagę, że tutaj możesz mieć problem z, jakby z pozyskaniem tego klienta, no bo on może się odbić, bo ty nie wystawisz kwitu. Także to jest to... No dobra, to w takim razie dzięki za pytanie. Mam nadzieję, że ci pomogłem. Trzymaj się.